Hej, hej, siemanko, z tej strony Mateusz, dla was w kolejnym odcinku z gry Banished. A dzisiaj zabieramy się prawdopodobnie, z tego co tak sobie planowałem, nad rozbudową naszej strefy przemysłowej, jakoby to nazwać. Z racji takiej, że jak ostatnio tu ogarnialiśmy, w tym miejscu ma sobie powstać port i te sprawy. Zatem w sąsiedztwie pasowałoby rozpocząć produkcję narzędzi, czyli taki nasz mały przemysł, dlatego że narzędzia są całkiem niezłe na handel, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje i tak przynajmniej ja będę handlował. Że głównym moim handlowym dobrem będą właśnie narzędzia. I tu jest fajne miejsce, bo jest dużo żelaza i ogólnie można to tak sobie ładnie tu połączyć drogą, która się już tam buduje. No i ona była krzywa, dobra. Myślę, że tyle to tam można wybaczyć, żeby ta droga sobie była tak. To poproszę. No. Jeszcze co tu miałem zrobić ostatnio? Ten domek sobie się robił. Ale to nie wiem co z nim, tu jeszcze możemy dodać jednego forestera, no bo mamy 10 praktycznie, no 10 mieliśmy pracowników wolnych, więc coś by z tym się przydało zrobić. Teraz tak, dla tej dzielnicy tu mamy stodołę, dla tej spoko, ci sobie dadzą radę, czyli te dwie strefy mamy zaspokojone żywieniowo, czyli teraz tu będzie trzeba coś postawić. No tu też oczywiście ryby, jak żeby inaczej. Ewentualnie w tej strefie tutaj dalej dam jeszcze jakieś farmy i dam pewnie, no bo to tak wygląda. Ale no i przepraszam za lekkie pociąganie, ale dostałem jakiegoś dziwnego kataru, bo wiadomo, super zima, super pogoda, naprawdę inne takie, więc no, trzeba wybaczyć. Dobra, bez zbędnego gadania, droga się powinna tu robić. Tu będą domki, no bo to dzielnica portowa, tu będzie taka i tak dalej. To co by tu zrobić, bo dzielnicę portową to na pewno dzisiaj tu się nią nie będę zajmował. Aczkolwiek tu by się gdzieś przydało wcisnąć ten bar, nie? No ale to tam mniejsza z tym. Na razie się zajmiemy tamtym rejonem. A ja tu sobie jeszcze strzelę jakiś mały skład zapasów, tak żeby coś tam było, ewentualnie jakby coś trzeba było demontować. A my się zajmujemy tutaj tym rejonem. Co by tu można zrobić, ja się zapytuję. Zaraz sobie zapauzujemy na chwilę, bo... dobra, nieważne, i tak super zapauzowany deszcz. Gdzie tu się nam kończą skosy? Myślę, że w tym miejscu moglibyśmy dać lekko w tą stronę. Dalej tu byśmy sobie dali na wprost. Coś w ten deseń. Bo tu potem będę chciał strzasnąć sobie kopalnię, prawda? I gdzieś tutaj by się przydało zrobić takie składowisko, ale to za moment. Ja sobie może postawię najpierw kopalnię, którą oczywiście nie będziemy teraz budować. Będzie po prostu czysto podglądowo, gdzie to można by postawić. Tutaj jedną i tutaj by gdzieś pasowało dać drugą. Tylko pytanie gdzie? Czy nam się tu coś zmieści? Czyli tu na razie byłaby jedna kopalnia, to sobie ją od razu zapauzujemy. Kłory też gdzieś tam sobie damy. No patrzcie, no tu by była idealnie, ale coś tu nie gra. No patrzcie, jak tu i tu by pasowało, nie? Dobra, na razie czysto podglądowo sobie to stawiamy, więc bez jakichś tam zbędnych pytań, jak to idzie. Czyli tu mamy drogę tak, tu już nie mamy. Teraz oczywiście gdzieś zgubiłem tą drogę, no bo jak żeby inaczej.
Moment, czyli jeszcze raz. Droga idzie sobie tutaj, prawda? Dobra. Droga idzie tutaj, tu sobie damy podwójną drogę. I teraz w tym rejonie trzeba by zrobić na tym rozejściu składzik. Skład. Dobra, jeden z wielu, ale niech sobie będzie. Taki powiedzmy początkowy, czy tam coś. Myślę, że taki nawet spory możemy tu trzasnąć. No i dobra, i zapraszamy. Tamte są postopowane, ok. Super, 6 minut odcinka minęło praktycznie na niczym. No ale to takie życie, no nic się nie zrobimy. I nie ma herbsów, to mi się nie podoba. Jest wiosna, to mi się podoba. No, wiosna, jesień jest, nie wiem. Ja już nie myślę o tej godzinie, co tu się tworzy. Jest jesień, nie ma herbsów, czyli herbsy też sobie musimy gdzieś tu postawić. A to spoko. To się ogarnie. Tutaj niech robią nasze drogo autostrady i te sprawy. Tu już możemy to sobie składować. Dobra, czyli tu będzie jakieś tam nasze główne, powiedzmy to, skrzyżowanie. Okej. Okay. Okej. I teraz jeszcze coś miałem zobaczyć. Jedzenie tu jest. Pytanie, czy to nam wyrobi przez całą zimę. Zobaczymy. To się nie martwię, bo tu mamy dostawy od dwóch rybiarni i od tego, więc. Więc spoko. Tu mamy jedną rybiarnię, która. Nie wiem, czy ona chodzi stuprocentowo do tego. Czy ona sobie chodzi jeszcze do siebie. Nie, no ona sobie tam, powiedzmy. Tak nie mogę sprawdzić, ale no uwierzmy, że chodzi tutaj. Tu mamy cztery pola jeszcze. Tu będziemy musieli sobie zasadzić te pumpkiny. W sumie już teraz możemy na przykład sobie tu jeszcze postawię jakąś chatynkę. Sobie już postawię tą rozbudowę. Gdzie to tam, powiedzmy, ewentualnie będzie miało być. I tu już to sobie, ale to za moment, tak. Zdecydowanie za moment. Ponadto. Przepraszam bardzo, mam katar. Inne takie, więc nie polecam. Mamy 100 narzędzi. Do ciebie na razie zapraszamy do roboty, bo się przydasz, bo tu jest po prostu olbrzymia inwestycja nasza miejska. Więc tutaj możliwe, tu będziemy, dopuścimy mieszkania. Okej. Zobaczmy, jakby to nam wyglądało. Jeśli tu puścimy mieszkania, to też na pauzie zrobimy. Puścimy mieszkania. Jeszcze tak. Chwila. Czy tu będzie osiedle takie, wiecie, górnicze, inne takie, bo tu przemysłowo-górnicze rzeczy będą, więc tam zwarta jakaś tam gęsta zabudowa. Możemy nawet taką właśnie, jak tutaj dysponujemy od linijki, rzec można. Oni niech sobie tutaj to robią, demontują, niech tu biegają z robotą, bo tego jest od zarąbania tak naprawdę. W sumie dam im pięciu budowlańców. Czy się ktoś tam się tu prędzej czy później nam przeprowadzi, bo oni będą musieli biegać po jedzonko. Spoko. Tu jedzenie jest, wszystko teoretycznie jest, w ogóle mamy od zarąbania drewna. Ja nie wiem, co ja z tym zrobię. Być może. O właśnie, tu możemy woodcuttera postawić jeszcze jednego, bo
Wiecie, oni będą nosić stąd sobie tutaj, więc by nam się przydał jeszcze jeden, żeby nie latali po drewno na opał, tak daleko. To dobrze, że w sumie mi się pomyślało, że to by można tu dać. Woodcutter by był na przykład tutaj, żeby miał blisko do roboty. Ale to zaraz, to na następną zimę go dopiero tu postawimy, o ile nie zapomnę go odpauzować. Na razie niech oni się wszyscy sfokusują tutaj na tym naszym odcinku, gdzie trzeba zrobić drogę. Jeśli jak zrobimy drogę, to nagle się zacznie wydobycie wszystkich surowców, no i znowu tu będzie trzeba zrobić po prostu pierdyliard ludzi. Spoko, czemu opuściłeś tą kratkę? Przecież ten naprawdę, aha. Dobra, dwóch rzeczy na raz robić nie mogą. Niestety, w ogóle, a chyba poszli jeść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy tam coś w ten desy. O owce będzie trzeba przehandlować, czyli owce to gdzieś tutaj umieścimy na przykład. Jakieś tam jeszcze inne pola różne. Tu jeszcze miałem dać jakąś kopalnię, ile dobrze pamiętam, bo tu mam pierdyliard żelaza również. No możemy jakiś tam drugi okręg przemysłowy, powiedzmy, postawić, a tu możemy postawić, tu będą kuźnie jakieś nasze i tu też będzie trochę kuźni. Chyba, że tu będą kuźnie bardziej. No spoko w sumie. Bo tu by były, oni by tu mieli tak i tak. No dobra. Powiem wam, że to by nawet miało sens. To taki składzik możemy tu zostawić. Oni by sobie stąd latali wszyscy tutaj i tam. Potem to byśmy sobie tak zawinęli, jeśli chodzi o te budynki. Dobra. To mi się zaczyna podobać. To ma jakiś sens. Jeśli chodzi o te budynki, to... Skoro tu będzie... To tu musimy dać na skrzyżowaniu też... Barn. A jeśli mamy dać barn, to musimy też go jakoś tam ładnie opitolić z każdej strony, jeśli chodzi o drogę. Tych mieszkańców nam dochodzi bardzo dużo do miasta, więc do miasta. No już w sumie całkiem spore się robi ta wioska. Tu się obawiam, że zakończą mi się płacie, bo oni chyba stąd przynoszą to tutaj. No oni w sumie przynieśli tu na razie, bo oni surowce przywieźli, spoko. Surowce sobie mogą tu być. Gorzej z tym, że nam się... Ale to mamy tutaj wolne, Boże, o czym ja w ogóle tu myślę. Na czym ja się zastanawiam. Jak tu od niczego nie ma problemu i teraz musimy... Ja się muszę odpowietrzyć od kataru. A nasi mieszkańcy muszą pozbierać materiał. I to na razie weź zastopuj. W ogóle oni zanim polatają tam i z powrotem, to będzie po prostu katorga. No ale to przynajmniej sobie zrobimy tu jakieś te zaczątki naszej przyszłej dzielnicy przemysłowej, którą no niedługo trzeba wystartować, dlatego bo nam się kończą rzeczy, które będą się potrzebne do handlu. Więc... Tym na razie się nie zajmujemy. Dzisiaj był człowiek dygresja i te sprawy. To wiecie. Problem się zacznie pewnie niedługo, jak mi się zacznie kończyć jedzenie, bo tu zostało nam tak mało i tu już same ryby. Ale dobra, sady się robią. Jedno drzewko zniknęło. No tak, niedługo będzie trzeba wyciąć sad i dopiero się zaczną jajca. Chociaż one nie, bo oni to sadzą automatycznie. Spoko. Może sobie tak być. No to może tu byśmy jakieś sady też posadzili? To tak trochę dalej na przykład. No poczekajcie, bo ja już w sumie złapałem nawet pomysła, co by tu można było zrobić. Tylko sobie jeszcze raz przeliczymy na pauzie.
domki. A, nie, jeszcze krzywo je postawiłem oczywiście. Dobra, bo domki stąd miały być w tą stronę, a domki tu miały być w tą stronę, no i spoko. Myślę, że na tym byśmy wtedy mogli kończyć. Tu byśmy sobie zawinęli. No i dobra. Już 15 minut i w sumie jedyne co powstało to layout jakiś tam z grubsza. No ale no tak to tu wolno postępuje, bo oni też tu w sumie zanim oni te drogi zrobią, to też to trochę mija. Tu nie pamiętam co miałem stawiać, może też postawimy sobie ze dwie kuźnie, ale taką centrum kuźni chcę tutaj naprzeciwko kopalni. Przy kopalni, tak przy składziku, żeby to nie mieli kowale za daleko do portu, za daleko tutaj. Jakbyśmy dobra, to ja mam pomysł. To tu będziemy mogli postawić tego. Spróbujemy, żeby oni mogli cały czas pracować, nie musieli sobie nosić jedzonka, to postawimy ten marketplace. Zobaczymy jak to działa, bo ja już też nie pamiętam. Wiecie o co mi chodzi. Oto. Czy tam ten General Store, czy coś. Nie, General Store to postawimy. Postawimy w porcie, on ładnie wygląda. Się zastanawiam, czy on nie jest z modu, pobrałem. Nie pobrałem go kiedyś. Bo taki. Ten to chyba jest z gry, nie? Bo on jest taki akuratny. A ten taki. No ładny, ale rozdzielczość mi się nie zgadza, więc prawdopodobnie jest z jakiegoś tam innego moda. Nie mówię, że tak, aczkolwiek jest to dosyć prawdopodobne. Ziemniaki rosną. To dobrze, że rosną, bo nam się skończą te. Tu miałem postawić tego pana woodcuttera. No ale spoko, na razie niech sobie stoi tak jak jest. O ile dobrze widzę, to już chyba zrobili te drogi, więc możemy zaznaczyć do wykarczowania. W sumie to wszystko. Ale to za moment, chwila. Chwila. Ja sobie to zrobię tak. Poproszę o wywalenie kamienia stąd. A drzewa zostawimy. A czemu? Bo lubię drzewa, jeśli chodzi o te miejsca. A dwa, że... Fajnie, jak to tak trochę się zalesi. Aczkolwiek stąd możemy to wywalić. No... Dobrze, więc zapraszam tutaj z powrotem. No prawie tam skończyli. Tu też tą drogę oczyścimy jakoś, tą do portu przyszłą drogę. Tak, to poproszę. I stąd żelazo też poproszę o wywalenie. Możecie już tu składować. Mam nadzieję, że tu będą składować, a nie tutaj, bo w sensie tu mają bliżej, w sumie tu powinni. Dobra, mamy 60 obywateli już na świecie, więc całkiem spoko. Mnie to zastanawia. Dobra, mamy sporo ryb i pytanie, czy jak teraz zawalimy to wszystko tym, czy nie musimy postawić drugiego barna. No ja mogę postawić, w sumie niebo się nie zmieści tutaj. Ale tu się idealnie zmieści. Bliżej tu czy bliżej tu? Bliżej tu. Dobra, niech oni to wybudują, bo to nam się przyda ewentualnie. Okej. Dzieci się rodzą, robotników jest
pełno. Tu nam się już strefa przemysłowa będzie oczyszczać powoli. To tu też oczywiście sobie machniemy drogę, no bo czemu by nie. Tu dajmy taki większy, żeby oni mieli jakieś tam przejście. I zaznaczymy sobie tutaj tych, co chciałem postawić. Rzeczywiście, tawernę postawimy. W ogóle czemu tawerna i hardware store wyglądają identycznie, no. Spoko, może też jest z modu. Nie wiem, kurczę, nie pamiętam, co ja tu pobierałem, bo jak pobierałem to z rok temu. No i wiecie, jak to jest. Dobra, jeszcze bardzo ważnego, musimy tu postawić woodcutter, ale to sobie go gdzieś tam trzaśniemy tu na przykład. No i tu akurat tam sobie zagospodarujemy tą przestrzeń. Tych sobie jeszcze chciałem tu postawić, oczywiście tawernę też sobie gdzieś tu postawimy tutaj w porcie. Najpierw w porcie, może tutaj pod, tutaj to potem, na razie to praca i pytanie, jak to postawić, tak czy tak. Dobra, na razie postawimy sobie to tak, raz. No i czemu, a, super. Tu wręcz idealnie. To postawimy sobie to na razie tak. Okej, tu będziemy mieć dróżkę tak. Akurat idealnie przy kopalni, więc spoko. Całkiem sporo kamienia będziemy potrzebować, więc akurat stąd będzie trzeba wydobyć to wszystko. Zdecydowanie. Już trochę i tak mamy tego dosyć sporo tutaj, więc jeszcze byśmy potrzebowali magazyn jeden. Dobra, to postawimy jeszcze jednego barna. Tylko jak ten się wybuduje. A że na razie nie będziemy go budować, to niech sobie... Niech sobie to wszystko stoi. Jeszcze sobie zaznaczę do wydobycia tu surowce. Ok. No i powiem wam, że w sumie to na dzisiaj byłoby już tyle. Bo zrobiliśmy to, co zamierzałem na dzisiaj zrobić, czyli no, nie skończyliśmy co prawda tej dzielnicy, ale... Layout naszej strefy przemysłowej jest. Pytanie, czemu to cholerstwo nie chce się wyrównać? No. Tu mi tak pasowało po prostu wrzucić tego kowala. Ale no ta jedna... Kurczę... Weźcie mi to wyrównajcie drogą, może jak... Ej, właśnie, może jak drogę zburzę czy coś. To mi się to wyrówna. Nie wiem, zobaczymy. A tymczasem to by było na tyle. Jedzenie mamy jakieś, tylko 400 wisienek. Halo, jest wczesna zima i tylko 875 tych ziemniaków. Się będziemy musieli zastanowić nad dyniami. Jeszcze. Zatrudnię dodatkowych farmerów. Bo nam się żywność będzie kończyć powoli. Dobra. Także teraz to by było na tyle. Piękna zastopowana budowa. No i cóż. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No i pa, pa.